Dzień Matki, 26 maja. A dzisiaj Jezus mówi bardzo konkretnie o Ojcu. Jak to pogodzić? Jakiś czas temu miałem takie rekolekcje tuż przed przyjęciem święceń kapłańskich. I w trakcie tych rekolekcji, 8 dni w ciszy, jezuita, który mnie prowadził, powiedział do mnie: Paweł, dzisiaj cały dzień spędzisz z Bogiem Ojcem. Masz z Nim po prostu być wszędzie, nawet jak idziesz na śniadanie czy obiad. Masz z Nim być. To On Ciebie będzie prowadził i zachęcam, abyś w pewnym momencie poszedł na taką długą medytację. Może to być na dworze, tak byście usiedli, bo Bóg Ojciec chce Tobie nadać misję. Ojciec chce dać Tobie życiową misję. Chce, żebyś z Nim rozmawiał, żebyś Go pytał w razie wątpliwości i rzeczywiście tak było. To była taka przedłużona kontemplacja. Kontemplacja, czyli taki sposób modlitwy, kiedy używasz swojej wyobraźni. Ja w trakcie tego dnia, używając swojej wyobraźni, widziałem Boga Ojca, który obok ze mną po prostu jest i który ze mną idzie na spacer i który rzeczywiście na tej medytacji siada razem ze mną z takim pięknym widokiem na góry i zaczyna ze mną rozmawiać o misji życiowej, co jest przede mną. Dzisiaj Jezus mi właśnie o tym mówi, że wielką chwałą Ojca, każdego taty, każdego ojca jest to, jeżeli jego własne dziecko, jego własny syn przejdzie przez życie dobrze czyniąc i wypełniając to, po co został urodzony. Każdy z nas ma inną misję, ale najbardziej cieszymy rodziców, zwłaszcza Boga Ojca, Boga tego Rodzica, który jest w niebie, który dał nam życie, który dał nam wszystko, dał nam swoją duszę. Najbardziej Go cieszymy wtedy, kiedy jesteśmy w zgodzie ze samym sobą, ze swoim życiem, ze swoją życiową misją. I to jest bardzo ważne, panowie, aby wiedząc o tym, przede wszystkim do Boga, do Ojca pójść po misję. To jest trochę taki wojskowy tryb życia, tak można powiedzieć. Każdy mężczyzna, który jest w wojsku, a nawet i kobiety, które przecież też służą, najwięcej pokoju w grupie, w batalionie, w jakimś plutonie jest wtedy, kiedy dowódca jasno wie, do czego dążymy, jaki jest plan, jaką mamy misję i tego się trzymamy. Oczywiście czasami okoliczności się zmienią, ale to jest właśnie do dowódcy to należy, aby wydać nowy rozkaz, patrząc na nowe okoliczności. Natomiast ci, którzy służą, ci, którzy są zaciągnięci do tego batalionu, najwięcej pożytku odnoszą i cała grupa, cały batalion, jeżeli przestrzegamy naszej misji, tego, co do czego się zobowiązaliśmy. Bóg Ojciec nadaje misję człowiekowi. Nadaje misję synowi, nadaje misję córce. Ja nie zapomnę jak, bo możecie się teraz pytać, no dobrze, czy ja mam w takim razie na przykład od mojego ziemskiego ojca przestrzegać to, czego on chce w moim życiu. Na przykład on chciałby, żebym ja był, nie wiem, lekarzem czy coś takiego. Czy ja mam tego słuchać? To chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby usłyszeć od Ojca, usłyszeć od Twojego Rodzica to, że to, co robisz, jest dobre. Że ta misja, którą być może w porozumieniu z rodzicami podjąłeś, ale być może podjęło się całkowicie po prostu samodzielnie, aby usłyszeć od takiego rodzica, to jest dobre.
Ja się cieszę. Przyklepuję tę misję. Sami wiecie, możecie się domyślać, ile to kosztuje, jeżeli robisz coś w życiu, co się nie podoba twoim rodzicom. Oczywiście nie zawsze się to musi zgadzać, ale czasami trzeba z rodzicami zawalczyć o to, aby po prostu pokazać im, to jest to, co ja będę robił, to jest moja misja i chcę, żebyś mi to pobłogosławił. Chcę, żebyś przyjął to, że nie będę takim człowiekiem, jakiego ty sobie wymarzyłeś. Ja nie zapomnę, jak mój tata, kiedy powiedziałem mu, że idę do jezuitów, powiedział: synu, w porządku. Jeżeli tam będziesz szczęśliwy, to idź. Nadał mi misję, którą sam gdzieś odnalazłem w swoim życiu. I z tym idę. Myślę, że Jezus w podobny sposób tutaj właśnie postępuje, prosząc Boga Ojca, aby ucieszył się z tego. Otocz mnie chwałą. Uciesz się z tego, Panie Boże, że to, co robię, to, co robiłem w swoim życiu, zawsze gdzieś odnosiło się do Ciebie i tą misję, którą mi dałeś, spełniłem. Czuję się spełniony. To spełnienie w naszym życiu jest bardzo ważną częścią składową szczęścia. A co tutaj robi mama? Bo myślę, że warto dzisiaj powiedzieć przynajmniej jedno zdanie na temat matek. Co możemy powiedzieć o Maryi w tym układzie, kiedy mamy Pana Jezusa, mamy Maryję. Ja jestem przekonany co do tego, że jeżeli ojciec w rodzinie spełnia wszystkie swoje zadania, po prostu jest na swoim miejscu, jest prawdziwym ojcem, to wtedy matka może spełniać swoją niezwykłą i jedyną rolę, jaką jest matka. Jeżeli ojciec nie spełnia swoich ról, na przykład tego, że nadaje misję dziecku, to tata zawsze mówi do syna: synek, właź na to drzewo, spokojnie, nie spadniesz. Jak dziecko słyszy coś takiego od ojca, to jest w stanie po prostu zdobyć najwyższe szczyty. Jeżeli ojciec spełnia swoją rolę, to matka może błyszczeć jako matka. Dzieją się duże takie tragedie życiowe, jeżeli ojciec nie spełnia swoich ról. Wtedy matka przybiera role, których nie powinna przybierać. Próbuje być ojcem, próbuje być przyjacielem, próbuje być nie wiadomo kim. I zobaczcie, ponieważ Maryja, jak patrzymy na nią, na jej przykład, jest najlepszą matką na świecie. Po prostu jest matką, mamą z krwi i kości. Nie ma lepszej. To możemy przypuszczać, że Ojciec Jezusa, Bóg Ojciec, spełnia wszystkie swoje role. Najlepszą po prostu takim papierkiem lakmusowym tego, że Bóg Ojciec jest dobrym ojcem, że to jest osoba godna zaufania, że to jest ta osoba, której możesz zaufać, do której możesz przyjść, ponieważ jest dobrym ojcem. Najlepszym na to dowodem jest to, że Maryja spełniła wszystkie swoje role jako matka. Ochraniała Jezusa, była z Jezusem, nawet wtedy, kiedy On przechodził przez trudną drogę. Nasze mamy też często z nami są w trudach. Na pewno takie momenty, historie macie, kiedy coś nie idzie, idzie jak po grudzie, czasami w małżeństwie jest coś nie tak. Mama rozumie i jest razem z Tobą i modli się za Ciebie i spełnia swoją rolę. Taką, którą wypełniła do samego końca Maryja. Chciałbym dzisiaj Was zachęcić do tego, do takich dwóch rzeczy,
aby Panu Bogu, naszemu Ojcu, spróbować oddać swoje własne życie. Spróbujcie, jeżeli chcecie, jeżeli macie taką otwartość dzisiaj, pomodlić się i poprosić Go o nadanie misji. Zwłaszcza jeżeli nie wiesz jeszcze, co masz robić w życiu. Natomiast jeżeli wiesz już, co masz robić, to na tej samej zasadzie możesz poprosić Pana Boga, Ojca, aby pobłogosławił tę misję, którą już podjąłeś. Aby On był tym, który błogosławi Tobie i mówi dobrze o Twoim życiu. Dzisiaj o to chcemy prosić, aby nasze życie jako synów naszego Ojca, synów naszej Mamy, aby było dobre i szczęśliwe.